Cześć, nazywam się Maciej Wróblewski i chciałem Wam zademonstrować, jak w prosty sposób i łatwy możecie przygotować sobie włosy na wyjście jakieś wieczorowe lub na imprezę. Najważniejsze, żebyście odseparowali sobie kilka części naszej fryzury. Mamy trzy sekcje z przodu, front i boki, lewa i prawa strona. Tył dzielimy na trzy sekcje pionowe. Pierwsza, druga i trzecia. Możemy używać delikatnego lakieru. I zaczynamy skręcać. Końcówkę, zauważcie, trzymam na zewnątrz. W trakcie, gdy pracuję lokówką, końcówka chowa się. Unikamy w ten sposób zadartych końcówek, żeby włosy się nie niszczyły po pracy lokówką. Ważne jest też, żebyście dobrze wyczesali pasmo przed rozpoczęciem kręcenia. Znów odrobinka lakierku. Ważne, żeby lakier, którego używacie przy tego typu fryzurach, gdy zgrzewacie włosy na ciepło, dawał się bardzo delikatnie rozczesywać i nie pozostawiał takich białych poproszków, co się bardzo często zdarza przy lakierach. Więc lepiej do tego używać lakierów lepszej jakości. One pozwalają się łatwo wyczesywać. To jest bardzo przydatne przy upięciach. Nie zawsze za jednym zamachem możemy podpiąć jakieś pasmo. Ta końcóweczka, o którą wcześniej wspomniałem, zobaczcie, ginie w trakcie pracy, idealnie wkręca się. Taki skręt wykona się też przy krótszych włosach. Będzie po prostu delikatniejszy i mniej skręcony. Dużo też zależy od wielkości Waszej lokówki. Tutaj używamy 2,5 cm średnicy lokówkę. Daje nam to pewność, że loki będą delikatne, niezbyt mocno skręcone. Łatwo dadzą się oswoić. To jest już czwarta separacja. Dzięki temu, że czysto odseparowaliśmy sobie włosy, macie pełną kontrolę nad tym, co robicie. Teraz zajmuję się bokami. Dokładnie tak samo. Skręcamy je jak pasma z tyłu. Im grubsze pasmo, tym delikatniejszy skręt. Końcóweczka samoistnie wkręca się w lokówkę. Przytrzymujecie jeszcze chwileczkę, żeby się dobrze nagrzało pasmo. Skręcone są raz, dwa, trzy boby, czwarty u góry, cztery łącznie na koronie i bokach. No i co? I przechodzimy do fazy rozpuszczania naszej fryzury. Rozczesujecie sobie jeszcze delikatnie dla osłabienia skrętu. Zobaczcie, macie gotową, bardzo, bardzo elegancką i topową fryzurę, w której możecie wyjść do klubu, możecie w niej pójść na fajną kolację z chłopakiem i co najważniejsze, możecie zrobić to praktycznie sami. I pamiętajcie, tą fryzurę zrobił dla Was Maciej Wróblewski. Do zobaczenia w następnych odsłonach.